rozpoczęli drugą połowę meczu, w którym jak dotąd wszystkie karty rozdaje Liverpool. Teraz piłka oddana zupełnie za darmo. A tymczasem na St. James's Park padła bramka. Tak, to jest kolejny gol. Co teraz zrobi? Udane teraz zagranie do środka. Dobrze, zablokowany strzał. Wybacz, że wszedłem ci w słowo. Mamy bramkę dla Bournemouth. Prowadzą teraz 2-0. Gravenberg przy piłce. Teraz tylko trafić. Proszę Państwa, kolejna bramka. Odjeżdżają na 4 gole. To się nazywa deklasacja. No, piękna bramka. Może się wydawać, że strzał z tak bliska to łatwizna, ale wymaga to pewności siebie i nie lada refleksu. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Gavi przy piłce. Podanie do Ward-Prowse'a. Pewna interwencja w obronie. William Saliba. Przymierzał się Manchester City do tego transferu, przymierzał i w końcu dopięli swego. Moim zdaniem niczego mu nie brak, a będzie tylko... Ale popatrzmy, bo mają okazję. Obrońca na posterunku, oddala zagrożenie. Gavi. Lucas Paqueta. Robi się coraz groźniej. Czy zdoła to wykorzystać? Tymczasem na Tottenham Hotspur Stadium zmiana rezultatu. Bramka dla Kogutów. Podwyższają wynik na 4-0. Mamy 80. minutę. Okazja teraz! Coś niesamowitego! Jeszcze jedna bramka! No ewidentnie rozwiązał się worek z golami. Ani myślą zwalniać tempa. To jest knockout! Ależ to była bomba! Teraz wyraźnie widać na powtórkach, że poza precyzją ten strzał ewidentnie posiadał siłę. Dla pewności, jak mniemam. W każdym razie wyszło naprawdę spektakularnie. Teraz decydują się na korektę. Posyłają do boju gracza ze świeżymi siłami. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Ryan Gravenberg. I teraz McAllister. No i McAllister. Broni. Dobrze. Mo Salah z narożnika w 16. William Saliba. Mbappé teraz przy piłce. To już, mili Państwo. Sędzia obwieszcza koniec meczu. Liverpool zwycięża. Dzisiaj po raz kolejny wyszli na boisko z ofensywnym nastawieniem i nie dali szans stronie przeciwnej. Piękny popis strzelecki drużyny. Proszę Państwa, przerwa dobiegła końca. Od środka tym razem zaczęli piłkarze Liverpoolu. O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę. Mbappé, może być niebezpiecznie.
Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Tak jak się tego wielu spodziewało. Faktycznie Frenkie de Jong przeszedł do PSG. Ale mamy zagrożenie bramki. Tak jest! W końcu mamy gola! Te ciągłe ataki wreszcie się opłaciły. Na powtórce widzimy dokładnie, jak podbiega, składa się do strzału i wkłada w niego jak najwięcej siły. Piłka jak pocisk przebiła się do bramki. Ależ gol! Błąd, stracona piłka. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Virgil van Dijk. Theo Hernandez. Piłka do Williama Saliby. Van Dijk. Do McAllistera. Virgil van Dijk. Ryan Grafenberg. McAllister. No, to, co teraz robią, to po prostu nabijają sobie statystykę podań. A już teraz zapowiadamy i szczerze polecamy Państwa uwadze inne spotkanie, w którym nie zabraknie piłkarskich emocji. Liverpool zmierzy się z Preston North End. Trenerzy jednej i drugiej drużyny mają w swoich rękawach po kilka asów, więc... Ale chwileczkę, chyba będzie bramka. Co za interwencja! Piłka przejęta. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Gol, proszę Państwa, był bezlitosny. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Niby prosta sytuacja, ale wykończyć też trzeba umieć. Tym razem udaje się to bez problemu i mamy skuteczne wykończenie piekielnym strzałem, po którym nie ma czego zbierać. Osimhen. I rywal zostaje w tyle. Teraz okazja przed nim. Gol, proszę Państwa! Mamy tutaj gola! Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Cisnął tam futbolówkę strzelec, uderzając przy krótkim słupku. A zatem mamy wynik 2-1. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. William Saliba. Z piłką teraz Grafenberg. William Saliba. Koniec spotkania. Koniec tego dwumeczu. Liverpool wywalczył sobie awans do finału. No, Tomku, to był prawdziwy popis ofensywnej, skutecznej piłki w dwumeczu w wykonaniu tej ekipy. Awans do finału w pełni zasłużony. Byle teraz nie osiąść na laurach, ale o to już pewnie zadba sztab trenerski. To był udany występ Kyliana Mbappé. Można powiedzieć, kolejny dzień w biurze. Dobrze się go oglądało, aktywnie uczestniczył w grze swojego zespołu. Zasłużył na pochwałę. Niemal jak zawsze. Gol w wygranym meczu. Czego chcieć więcej? Pytanie retoryczne.